Bardzo ciekawa ta polityka amerykańska, bardzo ciekawe czasy amerykańskie. Teraz na radiu 92 mówią, polskie radio 92 mówią. Teraz w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, modliła się Danuta z mężem Ciechocinka. Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, moja i nasza Królowo, naucz nas zaufania, posłuszeństwa Bogu. Nie pozwól, abyśmy uciekali od Boga i spraw, abyśmy nigdy nie czuli się na tej ziemi sierotami, bo mamy Ciebie, Matkę i Królową. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławię masz Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławię masz Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Symbole, to są opisy wizyjne, widzę, jest bardzo barwną księgą edukacyjną. Ona to są bardzo, bardzo barwne figury, są stylistyczne, wizyjne, w Biblii, symbola, parabola. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To też o to zezwalaj, to też jest lipa, bo ten dźwięk to i tak jest bardzo niski, chyba że mrówce może. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławię nasz Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławię nasz Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławię naszym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Intencji Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Kto się z nami podlił? Dziękujemy Pani. Teraz przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Zaraz będziemy mieli, obudź się Polsko, ma. Zaraz, zaraz, będzie radio. Będzie radio. Na razie mamy, proszę Państwa, Ojca, Syna. O biblijnych bestiach tutaj też ciekawostki. Czy to były rzeczywiste jakieś bestie? No to wiadomo, że to nie były rzeczywiste bestie, ale co one symbolizują? Bo Kościół katolicki też to sobie odkłada na czasy przed naszą erą albo ciut naszej ery, że to nie dotyczy wcale Rzymu, że to nie dotyczy, tak jak to Biblia mówi, prawda? Że to jest siedem potęg światowych od dawnych czasów, od starożytnego Babilonu. Katolicy nie chcą się do tego przyznać, bo to są proroctwa biblijne, a do Biblii się nikt nie chce przyznawać. Biblia była palona na stosie, ludzie byli paleni na stosie z Biblią. To więc po co komu takie bestie, które przedstawiają poszczególne potęgi światowe. Myśmy to omówili tu, proszę Państwa, bardzo dokładnie. Jeszcze raz to omówimy. Kiedyś czytałam też taki list bardzo długi z czterech kartek składających się, a znalazłam to na mieście tu w Warszawie, mówią, że miasto. Według mnie to jest jedna wielka wiocha. Nieważne. Proszę Państwa, znalazłam na temat Żydów cyfry, symbole, imiona, co znaczy, co oznacza. No, także to bardzo ciekawe, to też czytałam, jeszcze może jak znajdę to, bo to pożyczyłam tej Ewce Wielkiej Krowie, no Ewce pożyczyłam, ona mi to oddała, o dziwo, bo ona jako ta bezdomna siedząca na lotnisku Okęcie Chopina w Warszawie od wujka dostała mieszkanie i ja mówię, Ewka, zwróć mi te cztery kartki o Żydach, bo to jest tak ciekawe. Ja już to wszystko przeczytałam w internecie. Jest. Proszę szukać. Jeszcze raz to przeczytam, ale jak te kartki znajdę. Proszę Państwa, u nas pełno jest kartek w domu. Mamy bardzo dużo różnych opcji na T-Mobile'u i w Orange. No i nie tylko, i w Play. I proszę Państwa, co się dzieje? 26 34 55. Na razie mam zarejestrowaną w tej oszustystycznej firmie Play, proszę Państwa, rejestrację i nie wiadomo, jakiego telefonu to dotyczy. Polaków, który odbędzie się na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Drodzy Państwo, ja bardzo pragnę podziękować za to bycie z Radiem Maryja już za chwilę.
o godzinie 13. Usłyszymy wiadomości przygotowane przez redakcję informacyjną Radia Maryja, przez Justynę i Piotra. Jest, 721. Boże, myślałem, że nawet nie pod niego zaznaczył. Oto parę informacji dotyczących sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II. Uwaga! Mężczyzn zapraszamy na modlitewny dzień skupienia 14 stycznia, sobota. Skorzystana z sakramentu pokuty. O 14 konferencja. Teraz będzie obudźcie polskome. Zakończona modlitwą do świętego Józefa. O godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy mężczyzn, ojców rodzin, wdowców i przedstawicieli młodzieży. Wszystkich, tyle tych telefonów kontaktowych, że jak się coś robi, to trzeba główną rzecz uwypuklić. Za współpracę. Niech Pan Jezus Was wszystkich błogosławi. Ludzie są niedokształceni, proszę Państwa. I tak jak mówię, że w wyrazie jeden akcent, nie 10. Jedna rzecz uwypuklona, nie 10. No to nawet na tych, widać błędy w kartach rejestracyjnych. No. Wszystko równo jest za linią, że nie wiadomo, gdzie ten numer. Dobrze, mam. No i zadzwonię pod ten numer. O projekcie ustawy Ministerstwa Kultury w sprawie finansowego wspierania produkcji audiowizualnej napisał jeden z dzienników. Chodzi o dotacje z budżetu państwa dla filmów produkowanych przez firmy mające siedzibę i płacących podatki w Polsce. Projekt zakłada, że do 70% wsparcia dla tak zwanych trudnych filmów, nie, źle, czyli promujących wartości polskiego dziedzictwa, między innymi historycznego, oraz filmy dla dzieci do lat 12. Celem jest zachęcenie twórców, by kręcili swoje filmy w Polsce, podkreślił wiceminister kultury Jarosław Sellin. Takie ustawy o zachętach funkcjonują prawie we wszystkich krajach europejskich. Polska jest jednym z nielicznych wyjątków, która jeszcze takiej ustawy nie ma. A producenci, ze względu na piękno polskich plenerów, wspaniałych zabytków, zamków, pałaców, gór, bardzo chętnie by filmy kręcili w Polsce, tylko wolą to robić na Węgrzech, Czechach, na Litwie, w wielu innych krajach Europy, ponieważ tam są zachęty, a w Polsce zachęt nie ma. Produkcja dobrego filmu to jest właściwie taka mała fabryka, która działa przez rok czy dwa i jest pytanie, gdzie ona będzie chciała produkować. Proszę Państwa, sprecyzować, kto jaki numer chce sprawdzić. Proszę bardzo, 533-122-43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 2-podwykonawców, polskich specjalistów, żeby korzystała z polskich infrastruktury. O zachęty mogą na równych warunkach występować zarówno producenci polscy, jak i zagraniczni. Podmiotem udzielającym wsparcia ma być Polski Fundusz Audiowizualny. Będzie też oceniał wnioski o dotacje i decydował o przyznaniu środków. Dyrektora funduszu powoła w drodze konkursu minister kultury. Ponad 1100 rodzin z Syrii i Libanu poszkodowanych w wyniku wojny korzysta z pomocy Polaków. Chodzi o akcję Rodzina Rodzinie organizowaną przez Caritas Polska od października ubiegłego roku. Syryjski i libański Caritas oraz Misja Polskich Sióstr Franciszkanek w Aleppo poszukają rodzin, które potrzebują wsparcia. Później ich losy możemy poznać na stronie internetowej i podjąć się ich finansowego wsparcia. Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas, podkreślił, że nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale przede wszystkim o danie nadziei ludziom w dramatycznej sytuacji. W tych krótkich informacjach, które umieszczamy, jest napisane między innymi, gdzie jest członków rodziny, jak ta rodzina się nazywa, czy potrzeba środków na leki, czy też na wynajem mieszkania, bądź pora pod namiot. I Polacy, decydując się na tę pomoc, wiedzą, komu pomagają. Celem programu nie jest tylko przekazywanie jakichś pieniędzy na jakieś konta. Cel jest właśnie taki, łączenie rodzin, choćby w świadomości. My w Polsce naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. Żadna organizacja sobie nie radzi z tą sytuacją. Warunki humanitarne są coraz gorsze. Natomiast to nie tylko liczby, to nie tylko worki ryżu i żywności są ważne. Ważna jest nadzieja. Osoby, które otrzymują tę pomoc, są zadziwione, że taki przegląd robimy, proszę Państwa, ubiegłego roku, 2016, już mamy 2000. Ma siłę i przetrwa. Syryjskie rodziny wspiera dotychczas 108 parafii, 20 zgromadzeń zakonnych, ponad 40 organizacji wspólnot kościelnych i katolickich szkół. Największą liczbę pomagających stanowią osoby indywidualne. Tylko
Tylko w grudniu Polacy zadeklarowali wpłaty w łącznej wysokości blisko 600 tysięcy złotych. W Libanie przebywa obecnie około 1,5 miliona uchodźców z Syrii. W samej Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów osób. Więcej na ten temat na www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Komisja Europejska przygotowuje zmiany podatkowe, które zmierzają do likwidacji VAT-u. Powstał już projekt w tej sprawie. Pomysł, jak napisał jeden z dzienników, dotyczy wprowadzenia powszechnego odwrotnego obciążenia. Wtedy podatek płaci nabywca, a nie sprzedający. Chodzi tylko o obrót między firmami. Konsumenci nie rozliczaliby się z VAT. Cała sprawa skupia się wokół miliardów, które dzięki VAT-owi zasilają unijne, ale także polski budżet. Pojawiają się pytanie, czy rzeczywiście danina będzie spływać od podmiotów. Za zmianami przemawia argument mówiący o skali wyłudzeń i oszustw podatkowych. W najbliższym czasie na propozycję Komisji Europejskiej raczej nie ma co czekać, powiedział europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista. Dodał, że Polska na własną rękę i jak na razie z sukcesami uzdrawia system podatkowy. My jesteśmy zdani na to, aby we własnym zakresie przygotowywać rozwiązania uszczelniające system poboru podatku VAT i tutaj Komisja Europejska nas nie uszczęśliwi. Ten pobór odwrócony podatku VAT mamy zastosowany m.in. w obrocie chociażby stalą, prętami metalowymi. Na to uzyskaliśmy zgodę. Zresztą rozszerzanie się tego systemu poboru wymaga zgód Komisji Europejskiej. W paru obszarach Polska go uzyskała, ale żeby był to system powszechny, nie wydaje mi się to możliwe. Natomiast od 1 stycznia weszły w Polsce rozwiązania uszczelniające system poboru, wprowadzający na powrót sankcje za unikanie płacenia tego podatku. Projekt Komisji Europejskiej w obecnej wersji nie ma. VAT czy poziom przestępstw karuzelowych. Taki warunek miał zastosowanie, gdyby były one przyczyną 25% luki w VAT, wyjaśnia dziennik. Od października 2015 roku, gdy wzmogła się fala ataków na terytoriach palestyńskich i w Izraelu, władze tego kraju nalegają, aby strzelać z zamiarem zabicia podejrzanych o atak palestyńczyków. Tak wynika z raportu Human Rights Watch. Według przeprowadzonej przez organizację analizy, przedstawiciele izraelskich władz zachęcają żołnierzy i policjantów, by zabijali podejrzanych o akt palestyńczyków, nawet wówczas, gdy nie stanowią oni żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Od października 2015 roku Human Rights Watch udokumentowała liczne deklaracje izraelskich ministrów i polityków zachęcających członków sił bezpieczeństwa, aby nielegalnie strzelali z zamiarem zabicia. Organizacja podkreśla, że od tego czasu odnotowano 140 przypadków, gdy siły bezpieczeństwa zastrzeliły dorosłych oraz nieletnich palestyńczyków, którzy usiłowali dźgnąć, staranować pojazdem lub postrzelić Izraelczykom. W tym czasie palestyńscy napastnicy zabili 33 Żydów. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże lub całkowite, śnieg przemieszczający się z centrum kraju na południe, na północnym wschodzie, w centrum i na zachodzie miejscami również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski od 0 do 2 stopni, wyższa na Pomorzu i na Wybrzeżu od 2 do 4, niższa na krańcach południowo-wschodnich około minus 2 stopnie oraz lokalnie w Dolinach Karpackich, tam około minus 5. Wiatr na Wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. Poza tym wiatr umiarkowany południowo-zachodni i zachodni, skręcający na północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz zamiecie śnieżne, a wieczorem także zawieje. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Straż Pożarna w służbie naszego bezpieczeństwa. Naszym gościem będzie pan generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Rok 2017 rokiem stulecia objawień w Fatimie. W tym wyjątkowym roku zróbmy wszystko, by poznać i wypełnić orędzie fatimskie. Niech każdy z nas podejmie nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, o które prosi sam Bóg. Zachęca nasz dziennik. Tatuaże. Niewinna moda czy zagrożenie? Tatuowanie od zawsze uważane było za akt magiczny. W naszym dzienniku szokujące przykłady negatywnych skutków tatuaży. Zdrowie na talerzu. Niezwykle zdrowe pasty do chleba, soczewica, burak, fasola. Co jeszcze warto jeść zimą? Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Uwaga, przyjaciele, słuchacze, widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maria, rodzina Radia Maria. Uwaga z Krakowa, z Kraków i okolice. Otóż każdą pierwszą środę miesiąca są wartościowe spotkania w kościele świętego Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej, parafia Wszystkich Świętych. Także w styczniu, 4 stycznia, środa, godzina 18, msza święta, potem spotkanie z panem profesorem Andrzejem Nowakiem. Temat: historia Polski na nowo pisana. Proszę Państwa, zapraszamy Was, powiedzcie innym. Jest to Akademickie Koło Przyjaciół Radia Maryja. Zapraszamy akademików, ale tych, którzy byli akademikami, także tych, którzy pragną. Wszystkich zapraszamy, niezależnie od wykształcenia. Jesteście mile widziani, organizujmy się i chwała Panu, że coś takiego jest w Krakowie. Dziękujemy księdzu profesorowi Janowi Machniakowi, proboszczowi tej parafii i zapraszamy innych. Niech ten dobry przykład zachęci innych, by organizować systematyczne spotkania. Jest to jedna z form nie tylko poznawania się, ale organizowania i formacji. To jest bardzo ważne. Nie zostajmy sami w pojedynkę. Organizujmy się w dobre grupy. Biura Radia Maria, Koła Przyjaciół. Dobrze, że jest modlitwa, bardzo dobrze, ale niech będą też takie spotkania formacyjne. Duch Święty Wam podpowiada na pewno, co robić, robić i robić systematycznie. Myślmy też o młodzieży. Młodzież i dzieci. O młodzieży. To jest ważna sprawa. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na audycję Aktualności Dnia już 11 minut po 13. Obudź się, Boskowa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz nam dara. Poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Witam z tej strony. Witam w nowym roku serdecznie. Tak, dobrze się rozpoczął, panie profesorze? Tak. Ja myślę, że oczywiście mamy politycznie nawadę tę kłótnię w toku Sejmu, partię przez posłów opozycji w sali plenarnej, ale tak naprawdę to myślę, że możemy z tego roku, który minął, być zadowoleni. Dla mnie najważniejsza rzecz to ta informacja o zmniejszaniu się w Polsce obszarów biedy i tego, że program 500+ działa, no i różne rzeczy, które podjęliśmy w tym roku, że są realizowane. Mam nadzieję, że już jest program mieszkaniowy, że właśnie przywrócono też wiek emerytalny dawny, że to będzie kwestia wyboru, no i inne rzeczy, które się dzieją ważne w kraju, że mimo wzniecanych konfliktów i sporów działania na zewnątrz, przeciwko Polsce zwróconych, wiele rzeczy udało się zrobić. W gruncie rzeczy bilans tego roku jest pozytywny, a nowy zaczynamy z nową energią i nadzieją na przyszłość. Bo patrzymy na działania parlamentarzystów. Myślimy o tym, jak będzie projektowane też nasze życie, na ile nam ta debata w Sejmie pomaga, na ile te różnego rodzaju działania opozycji są szkodliwe, bo pewnie tak też trzeba na to patrzeć. No, walka o demokrację, o wolne media, ale tak naprawdę nie wiem, czy nie o prawa jednostkowe. Pan prezes Kaczyński powiedział, opozycja żyje w błędzie, jeśli sądzi, że zdoła sparaliżować działania w Sejmie swoim protestem w sali plenarnej. No, lider partii rządzącej zaznaczył, że powtórka głosowania budżetu nie jest możliwa, bo jak powiedział, nie ma zgody na to, by rządziła mniejszość. Czy rzeczywiście tylko tak to jest, czy też nie? Czy to może nawet trochę problem głębszy? Bo to, co się dzieje, pan też w jakiś sposób skomentował, czy podpisał się pod słowami, że trzecie pokolenie AK z trzecim pokoleniem UB, to trafne określenie, ci ludzie bronią często swoich rodziców, swoich dziadków, ich postaw i wyborów. Czy to cały czas nam będzie ciążyło? No bo na tym też, albo na czym właśnie ma budować nowe pokolenie jakąś odpowiedzialność za swoje czyny, a co najważniejsze za ojczyznę. Bo my się też wszyscy tego uczymy, jak być odpowiedzialnym. Nie urządzać pyskówki, sobie wyrzucać i przezywać się, prawda, czy właśnie myśleć o swoich osobistych czy jednostkowych prawach, próbować je zabezpieczyć, tylko czy patrzymy w tej debacie na ręce, na postawy tych ludzi, którzy o tym decydują, no ale też pytanie do nas wszystkich, do społeczeństwa, do obywateli, do Polaków. Ja myślę, że tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oczywiście opozycja niezwykle potrzebne, że w każdym ustroju demokratycznym spełnia bardzo ważną funkcję. Podobnie jak potrzebne są krytyczne media, krytyczne wobec rządu, sprawdzające, monitorujące sytuację. To jest jak to oczywiste. Ja mam nadzieję, że ponieważ w tej chwili jednak ten konflikt, to co robi opozycja, ta okupacja sali, przedtem okupacja mównicy, która zmusiła do przeniesienia obrad, no, to powoduje, że jednak widzimy wyraźnie intencje, że nastąpiła pewien rodzaj autodemaskacji. Na dodatek się okazało, że jeden z liderów spędza mimo to urlop świąteczny, sylwestrowy poza granicami kraju, że to spowoduje, no, że opozycja wróci, no przynajmniej pozornie, mam nadzieję, ale że rozumiem, że się nie zagalopował, że musi wrócić w zasadzie do tej roli, która w demokracji parlamentarnej opozycji przypina. Znaczy, owszem, to Sejm jest miejscem debaty, a więc jest możliwość krytyki poczynień rządowych, że będzie opozycja, tak jak powinna to robić, przedstawiać swoje projekty, no na przykład dotyczące, skoro jest zadowolona stanu instytucji, nie przeszkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby przedstawiała Polakom swoje alternatywne propozycje, jak powinny wyglądać media,
jak rozwiązać pewne problemy, jak uczynić polską gospodarkę innowacyjną i tak dalej. No ale niestety jest tak, jak ojciec powiedział, no w gruncie rzeczy przez ten rok myśmy się zastanowili, cokolwiek konstruktywnego, jakikolwiek idea pozytywna, czy jakikolwiek propozycja kompromisu też w tych konfliktach, która padła ze strony tych największych partii opozycji. No i okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wskazać niczego, co byłoby, no właśnie, jakąś propozycją, która mogłaby być uchodzić za propozycję alternatywną, która by służyła temu, żebyśmy jakiś reform dokonywali. Można się zastanawiać, z czego się to bierze. No, tutaj ojciec odczytował to zdanie, no rzeczywiście dotyczące tego najgłębszych podstaw polskiego konfliktu. No, z jednej strony bierze to z tego, że jest to obrona... Także wiadomości.